Płynoterapia jest podstawową formą terapii każdego chorego znajdującego się w szpitalu. Jest ona tak samo ważna, jak każdy czynnik terapeutyczny, który w trakcie terapii jest podejmowany. Płynoterapię podejmujemy wtedy, kiedy chory trafia do szpitala, kiedy nie jest w stanie przyjmować normalnie płynów, kiedy trzeba te płyny substytuować, wybierając drogę albo enteralną, czyli przez przewód pokarmowy, albo parenteralną. Myśląc o płynoterapii, w większości przypadków myślimy o tej formie parenteralnej. Wyzwaniami nowoczesnej płynoterapii jest takie dobranie preparatów, aby w jak najmniejszym stopniu zaburzać czynności organizmu. Badanie, którego projekt stworzyłem, jest w moim przekonaniu unikalnym na terenie Polski badaniem, które pozwoli określić skalę zjawiska, jakim jest przetaczanie płynów chorym poddawanym operacjom. Do tej pory, tak na dobrą sprawę, domniemamy, jak płynoterapia jest prowadzona, analizując rodzaj oraz ilości sprzedawanych leków czy kupowanych przez szpitale leków. Badanie, które planujemy zrobić, czy które planujemy z grupą ekspertów wykonać, polegało będzie na tym, żeby jednoczasowo określić rodzaj oraz objętość przetaczanych płynów u internistycznie zdrowych chorych poddawanych zabiegom operacyjnym, których czas wykonania nie przekracza 2 godzin. Planowane badanie ma na celu określenie statusu tego, co w Polsce robimy. Uczestnicząc we wszelkiego rodzaju konferencjach, dysponujemy informacjami, jakie płyny są lepsze, które są mniej dobre i które powinny być dedykowane, które powinny być wskazane u konkretnych chorych. Ale tak na dobrą sprawę błądzimy trochę jak dzieci we mgle, ponieważ nie znamy skali zjawiska prowadzonej płynoterapii w Polsce. To badanie pozwoli nam dość efektywnie określić, jakie płyny podajemy, u jakich chorych, w jakiej objętości i w jaki sposób wygląda odpowiedź chorych na w taki sposób podejmowaną płynoterapię.